stage. It's a troll horde. Come on, let's go. Something's coming! Thieves! Fire! Murder! Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z LEGO The Hobbit. No i w poprzednim odcinku byliśmy właśnie sobie u troli. Ratowaliśmy kucę, w efekcie po prostu musieliśmy ratować całą kompanię naszą krasnoludów. No i się udało oczywiście. Dobrze, w dzisiejszym odcinku sobie pójdziemy dalej, już wędrujemy dalej. Mniej więcej wiem co nas czeka, ale zobaczcie sami, zostańcie, oczywiście obejrzyjcie odcinek. Zobaczycie co was spotka. Oczywiście na początku filmiku widzicie ogólnie co w dzisiejszym odcinku jest, więc... No i dzisiaj sobie lecimy już po prostu dalej. Tak Fraps mi strasznie nawala, naprawdę sorki za to. Aczkolwiek, no nie wiem czym jest to spowodowane, że ta gra jedynie tak się głupio nagrywa. Że jest lag, to się przerywa nagrywanie, to mi się nie nagrywa, więc od początku. FPS-y mi się w ogóle nie wyświetlają. I to jest straszna głupota po prostu, nie wiem czym to jest spowodowane. Tu widzę gdzieś jakąś boczną ścieżkę, moglibyśmy wejść z powrotem sobie. Aczkolwiek ja nie chcę, lecimy po prostu całą kompanią przed siebie, aby wykonywać questa. O stary, tu będziesz potrzebny ty. No skoro tak, zobaczmy. No i K. Ach. Co my tutaj jeszcze mamy? Nie no, tego nie mamy. Drewna mam za mało. Okej, okay, drewno, żelazo i takie tu inne jeszcze żelazo. No to szukamy, nie? No i dobra. Cóż ogólnie... Okej, okay, mamy tu jakieś drewno, jakieś sznureczki. No i myślę, że będzie spoko. Ty masz tutaj fajny mod, widzę, stary. Drewno, kolejne. To jest fajnie, by się odradza to od razu. Myślę, że takie to jest fajne rozwiązanie gry, jeśli chodzi właśnie o perspektywę kolejnej rzeczy. Myślę, że to jest takie... W jakimś stopniu, myślę, że dla graczy takich... totalnie, których nie kręci ta gra. Myślę, że to jest w jakimś stopniu takie utrudzenie trochę gry, nie? I w jakimś stopniu zdecydowanie jestem przekonany, że to jest po prostu jakieś tam utrudnienie do tego poziomu, że... Niektórym ta gra się nie będzie podobała z tego względu, że jakieś głupie, nudne rzeczy musimy robić z tymi klockami. No ale jak to tam lubi oczywiście. To jest myślę, że kwestia przyzwyczajenia. Okej, okay, tutaj chyba nic nie ma ciekawego. A tu? Tu się otwiera, okej, okay, otwiera się. Nie, tam nie wchodzę. Jeszcze raz byłem w takim właśnie i prawie nic sam ciekawego nie znalazłem. Poza jakimiś drobnymi rzeczami, jak drewno, sznurki, monety. Okej, okay, kolejne rzeczy. Drewno, tak, ekstra. UFO? Nie. UFO, skąd to się miałoby wziąć UFO w końcu, nie? Co ja tu widzę? No samo drewno praktycznie. Może idziemy wsadzić to drewno. Ha? Ach, nie udało się. Pięknie. Tutaj kolejne. Od razu, za pierwszym razem się udało. Świetnie, jestem z tego dumny. No, nieźle, nieźle, naprawdę. No i wsadźmy to po prostu tutaj. Wzłóżmy z tego, co możemy. Nic jeszcze nie możemy. Nie gadaj, a drewna ile mamy? Są te deski, tak, rozumiem. Są deski, a nie drewno, takie w zupełności. Więc tak łatwo nie będzie. Oj, łatwo nie będzie. Tu jest kolejna rzecz. Dobra. No i zbieramy, zbieramy tutaj to, co możemy. Ekstra. Ale muzyczka piękna, świetnie nam gra.
No i oczywiście sobie tutaj rozwalamy, szukamy tych surowców, które to się powoli zaczyna robić nudne. Nie powiem, bo... O, tam widzę kolejne. Ha, więc musimy skorzystać z ha. Ach! Dobra, pięknie. Surowce mamy. Ekstra. No i chyba już będzie blisko końca, aczkolwiek tu widzę kolejny. Za pierwszym razem. No jest świetnie, okej. Rozwalaj, rozwalaj, kochany. Mój, jak on się nazywa? Nie pamiętam. Deski, które są potrzebne w sumie. Aczkolwiek są potrzebne, nie gadajmy, bo są potrzebne. Aha, tam musimy otworzyć drzwi do tam, okej. Pięknie. Dobra, witajcie z powrotem. Ogólnie sobie pominąłem tą akcję, w której tworzyliśmy ten klucz ze względu takiego, iż uważam, że byłoby to nudne. Tworzenie tego. Dobra, i bierzemy K. U. A niech będzie Torin, który różnie już weźmie to. I włożymy ten klucz w drzwi. Ogólnie szczerze wam powiem, że nie pamiętam tej sceny z filmu, ani książki. The wisdom of Gandalf is seldom incorrect, and surely enough, the company stumbled across all in this hidden trove of good. Oh, what's that stage? It's a troll hoard. Be careful what you touch. Okej, no to jesteśmy, już mi się przypomniało, to jesteśmy tutaj w tym skarbcu. Myślałem, że to już po prostu pominęliśmy tą perspektywę, aczkolwiek nie. Aczkolwiek tak też się nie stało, nie pominęliśmy perspektywy tutaj tej właśnie. No i myślę, że tu się pojawia trudne zadanie przed nami, aczkolwiek musimy zdobyć skarb owy, który tam się znajduje. Nie, mi się źle gra z Gandalfem. Zmienimy na... na ciebie. Dobra, no i ogólnie lecimy z chociaż? Możemy tam wejść? W sumie dlaczego nie? Ale damy radę. Chociaż... Klocki czy coś? Chyba nie. Chyba nie bardzo. Dobra, lecimy tutaj. Zobaczymy. Marchewki. No i tam nie wyjdziemy za bardzo. Dobra, więc już jedną mamy skrzynię ze skarbem, teraz potrzebujemy drugiej, no i tam musi się dostać na... Tak, ty. Tam pójdziesz. Ciebie sobie wezmę. Podskocz. Aha, dobra, fajnie. Oni jeszcze muszą wejść, tak? Po to tą drabinkę w sumie, to sobie znaliśmy chyba. Chociaż nie wchodzą. O, coś tu jest. Składanka. A, no tak. I ty teraz tutaj trafisz, nie? O! No i ciągniemy K. Rozwalić. A, widziałem. I tu będzie kolejne. Kolejny problem. Nie, 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 nie. No nie, nie gadaj, że nie dasz rady.
Jak było, widziałem. Okej, udało się. Weźmiemy już skarb? Ha, nie. A, okej, rozwaliłem. Teraz wejdziemy? Nie, to będzie musiał być Bilbo, bo Bilbo ma tą moc, że on ma... On jest tym złodziejem, więc on może tam chodzić. Z Thiefem. Thief. No właśnie, właśnie tam. Okej, udało się, więc teraz potrzebne będzie... Aha, Thorin teraz musi, spoko. Myślałem, że... Aha, jest niedysponowany. No chodź tam. Aha, nie możesz teraz, póki co. Dobra, teraz wejdziesz, mam nadzieję. A tak. No i ka. No aż piękny miecz, to jest elfi miecz. Jeden z najlepszych. A w poprzednim skarbie było żądło. Które ma teraz Bilbo. O, tutaj coś widzę. No i teraz tutaj perspektywa tego. I widzicie, tutaj ułożyłem sobie z rozwalanki. Więc będzie potrzebny nam... Ty. Aha, widzę H. U. J. Uda się? Dobra, co z tego teraz? Ha. Okej, uda się. Składanka czy co? U, okej, okay, u, okej. Okay. Kto musi to rozwalić? K? Gandalf. No i mamy miecz dla Gandalfa. Okej, okay, myślę, że takie... Radagast! What on earth are you doing here? I was looking for you, Gandalf. Something's wrong. Was that a wolf? Are there wolves out there? Wolves? No, that is not a wolf. Varga. Dobra, to lecimy. Musimy go pokonać tutaj. Potrzebny będzie nam... Nie, nikt z was, to będzie chyba, nie wiem, ty? Albo i nie. Nie, ty, tak, ty. A tutaj spoko, K? Zrobisz go? Okej, pierwszy. Musimy wszystkie króliczki, tak? Tam jest Varga, widzę, okej, okay, spoko. Myślę, że to tak nie da rady, okej, okay, tu kolejna. No kto to wykopie? Aha, no tak, no tak jak myślałem. Ty masz łopatkę. No to kop. Dał się? Pięknie. No i teraz... Ty leczysz? On wykopuje. A ta Varga sobie biega, nie? Na okrągło, w kółeczko, okej. Okay. Okej, okay, no i teraz kolejne. Teraz potrzebny będzie gościu z hardkorowym toporem. Czyli ty. Ha. No chyba ty byłeś potrzebny, nie?
Albo i nie. Teraz widzę tutaj rzecz, którą może załatwić, Nie, nie ma go, nie ma go. No nie, nie ma go. A nie, to jest ty, ty. Tak. Oż, nie tak. Chodzi mi o tego, no. Widzę, że możesz trafić. Nie, jednak ty nie. Dobra, mniejsza o to. Lecimy dalej, zobaczymy, szukamy. Tu jest, o, są tutaj. Radagast, potrzebny jesteś. Aha, to są one już uleczone, spoko. Dobra, znowu ty. Dobra, udało się tutaj. Musimy chyba tutaj będzie to potrzebne. Tak, zdaje się. Mi. Ale się uda? Nie wiem. Ach, myślę moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!